bądźcie naturalny. Znacie to chyba, że człowiek powinien być naturalny. Człowiek być zgodnie z naturą powinien być człowiek naturalny. Kochani, to jest podstawowa zasada, że człowiek być powinien naturalny. Podobno, tak podobno powinno być. Natomiast ja uważam, że człowiek powinien być naturalny wtedy, kiedy ma dobry dzień. Kiedy człowiek się cieszy, kiedy jest mu radośnie, kiedy jest fajnie, to powinien być naturalnie fajny. Każdy człowiek powinien być naturalnie fajny i się naturalnie cieszyć. Każdy człowiek powinien zgodnie ze swoją naturalną radością ją naturalnie okazywać. I świat powinien być naturalnie piękny i naturalnie radosny. Natomiast jeżeli masz gorszy dzień, jeżeli masz gorszy dzień i wszystko cię drażni, wszystko cię denerwuje, to uważam, że naturalność należy odstawić na bok. Należy wtedy opanować się. Należy opanować wtedy swoje emocje, naturalność schować w kieszeń i zachować się zupełnie nienaturalnie z tym, co danego dnia nienaturalnie dopada. Jeżeli coś cię nienaturalnie dopada, dopada cię jakaś nienaturalna przykrość w życiu, jakaś złość, jakiś smutek, to nie zachowuj się naturalnie. Zachowuj się zupełnie sztucznie. Zachowaj się niezgodnie z tym, co przeżywasz. Opanuj siebie i nie pokazuj innym, jak cię wkurzają, jak cię denerwują. Postaraj się zadbać o to, żeby inni nie zauważyli tej drugiej twojej natury. Niech biorą pod uwagę tylko tę część w swojej ocenie. Kiedy jesteś radosny, zadowolony i cieszysz się życiem, niech traktują cię naturalnie, jak naturalnego, radosnego człowieka. Wtedy, kiedy cię dopada smutek, kiedy cię dopada zwątpienie, kiedy cię dopada stres lub jeszcze jakieś gorsze emocje negatywne, to wtedy panuj nad sobą. Naucz się naturalnie panować nad swoimi negatywnymi emocjami i naturalnie okazywać swoje radosne. Życzę ci tego, a nie tylko innym będzie z tobą lepiej, ale również tobie będzie samym sobą dobrze. Naturalnie cię pozdrawiam.